Dzień dobry! Dzisiejszy materiał będzie poświęcony kolejnemu eksponatowi z naszych zbiorów, ale tym razem będą to zbiory biblioteczne, a nie zbiory muzealne, ponieważ według przyjętej w naszym muzeum metodologii większość dokumentów, jaka do nas trafia pochodzących sprzed końca II wojny światowej, trafia do muzaliów, natomiast te młodsze, już powojenne, trafiają do zbiorów bibliotecznych. I dziś eksponat, który jest elementem zbiorów bibliotecznych, chociaż w sumie spokojnie mógłby być też elementem zbiorów muzealnych, ale o tym za moment. Styczeń 1945 roku dla Krotoszyna jest to okres zakończenia okupacji niemieckiej. Niemcy stąd uciekają, resztki oddziałów niemieckich zostają wyparte przez pierwsze ochotników tutaj okolicznych, po drugie przez nadciągającą ze wschodu armię czerwoną. O tych wydarzeniach nagrałem już materiał, nawet dwuczęściowy, linki zamieszczę w komentarzu do tegoż materiału. Po wyparciu stąd Niemców, po takim czasie, kiedy tu komendantem wojskowym Krotoszyna był major Pawłow, w Krotoszynie zaczęły instalować się nowe władze, władze tym razem tak zwane ludowe, komunistyczne. No i oczywiście wszystko uległo zmianie, powstały. Szkoły ponownie yy, odrodziły się, urzędy odrodziło się też sądownictwo. No i dzisiejszy zabytek związany jest właśnie z sądownictwem, bo jest to orzełek, godło państwowe, pochodzące z Krotoszyńskiego sądu z roku 1945. Czyli tuż po opanowaniu sądownictwa przez władze polskie komunistyczne, to godło przyozdobiło sale sądowe. Sąd przy ulicy oczywiście Sienkiewicza, dzisiejszej. Oczywiście mamy czas komunistyczny, więc orzeł. Nie ma korony. Jest to wykonane z kiepskiej jakości papieru, bardzo miękkiego, więc pewnie by wyglądało to źle, nawet w ramię. Dlatego też postanowiono tego orła podkleić. Podkleić czymś, co było dosyć łatwo dostępne. I tu pojawia się niespodzianka, może niezbyt zabawna. Podklejono tego orła portretem Adolfa Hitlera. Portretem wykonanym w monachijskim atelier, należącym do fotografa Hoffmana. Na tym, że jest reprodukcja podpisu Adolfa Hitlera i jest też numer 1047a, więc godło perelowskie zostało naklejone na portret Adolfa Hitlera. No i pewnie też wykorzystano tę samą ramę, w której wcześniej w sądzie krotoszeńskim okupacyjnym wisiał Adolf Hitler, tylko teraz wisiał Adolf Hitler do góry nogami i stanowił podklejenie do perelowskiego godła. Taki ciekawy eksponat mamy w naszych zbiorach. Nie jest on nigdzie eksponowany, jest w naszych zasobach bibliotecznych, aczkolwiek kiedy przyjdzie może czas na jakąś wystawę o tych właśnie tuż powojennych czasach, czasach instalowania władzy komunistycznej, kiedy też na naszym terenie działały oddziały żołnierzy niezłomnych. Materiał o tym też nagrałem, też tutaj dokleję w opisie filmiku w linku. No to może wykorzystamy go właśnie na takiej ekspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na materiał w przyszłym tygodniu i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.